Łopatą! Spadaj stąd! Hej, wszystkim z tej strony Screen, witajcie w nowym odcinku z Kontraband Policji. Dzisiaj, słuchajcie, mamy wojnę, w sensie w grze, spokojnie, nie musicie uciekać z domów. Mamy wojnę w grze i w grze są jakieś nowe restrykcje, że wiecie, na przykład pan nie może przejechać. No i pan nie przejechał. Poczekajcie, czy... Halo? Czy ja nie dostanę za to żadnej kary? Co? I ci w kolejce czekają. Wyobraźcie sobie ich przerażenie, kiedy gość wyciągnął kałacha, nie sprawdzając mu żadnych dokumentów, zastrzelił go i teraz go ciągnie do, nie wiem, swojej budki, komisariatu. Chociaż to komisariat nie jest. A i oczywiście zostawcie subika i lajka, jeżeli nie chcecie skończyć jak ten pan. To nie są żadne groźby, oczywiście. My za to oczywiście mamy darmowy samochód, którym możemy jeździć. No nie, no nawet imię ci się nie zgadza. Jak głupim trzeba. Grzesiu coś chce? Grzesiu, co chcesz? A, posprzątać? Nie, ja już posprzątałem. Ten samochód na sprzedaż idzie. Jak głupim trzeba być, żeby pomylić swoje imię w fałszywych dokumentach? Naprawdę. No numer paszportu się nie zgadza. Co, ty masz dyslekcję czy co? Czemu masz krowę jeszcze? Krówko, uciekaj. Czemu ona mi pokazuje, żebym wbijał? Wbijaj na pakę. Dobrze, otóż tak. Wiek kierowcy 42, numer rejestracyjny QPL, tutaj nic nie ma. Szary pojazd lub brak lusterek. Ma pan wszystko, więc ma pan farta, ma pan też krowę, ale idź zobacz, czy cię w domu przypadkiem nie ma, skoro takie dziwne rzeczy wyczyniasz. Ej, co się stanie, jeżeli ja go teraz zastrzeliłem? Tutaj samochody będą chciały jechać, które cofnę, chociaż został jeden, pan z beczkami. Ale nie dostałem pieniędzy za to, że on pojechał do tyłu, bo go za wcześnie zastrzeliłem po prostu. Dzień dobry. Masz tylko oddaj. No nie wiem. Mogą oni przekroczyć granicę tylko jeśli posiadają ważne pozwolenie na wjazd. A powodem wjazdu jest azyl. Okej, powód wjazdu azyl ma jakieś pozwolenie. Nie wiem, czy to jest te pozwolenie. Zobaczmy, czy miał te pozwolenie na wjazd. Czy rzeczy... Okej. Chyba nie miał. O nie, tylko pan zdołał uciec z domu. Jezu, jakie to tragiczne. On powiedział, że spadało wszystko, wybuchy na jego dom i tak dalej. Teraz jest na granicy. Wróć do domu i zobacz, czy coś jeszcze zostało. Zapraszam kolejną osobę. Mamy szybkiego malucha, ma wielki pasek na środku, tylko nie ma spoilera tego z wcześniej. Mam wrażenie, że pan tutaj tędy przejeżdżał, tylko ma pan inny kapelusz. Moje dzieci są tam kompletnie same, muszę je odnaleźć. To jak one znalazły się tam same? Brak zgodności, no nawet imię! No kiedy ktoś cię... No nie! Wszystko się nie zgadza! Nawet data ważno... Nie. Proszę pana, proszę wrócić i szukać dzieci gdzie indziej. Zatrzymał się przez tamtego gościa. Perfekcyjna kontrola. Słuszna odmowa. Jego dzieci zostały same, a ja dostałem za to 200 dolców. Co? Nie! Nie! Serio? Jeszcze z jakąś zmutowaną krową z tyłu? A my jeszcze mamy tą ciężarówkę, która jest wolna. Dobrze, ale gonimy, spróbujmy go dogonić. Mimo tego, że jedziemy najwolniejszym pojazdem w tej grze. Co? Ja mam tak mało czasu, żeby go zatrzymać? Czemu to się cały czas zmniejsza? Przepraszam bardzo, jadę za nim cały czas. Czemu to się zmniejsza? Czemu to się zmniejsza? Stój szybko, wysiadaj z Creamy. Udało się jakimś cudem. Chodź, byku, już ci otworzyłem drzwi z tyłu. Dobra, jesteś aresztowany. Czy ty na mnie pipczysz? Czy ty widzisz, co tu się dzieje? Czy możesz nie przeszkadzać? No i proszę bardzo, możemy jechać dalej. Ale mam pomysł, co jeżeli się rozpędzę? Rozpędzę się tu mega szybko, wysiądę teraz.
Jeszcze nie przebiłem się przez barierkę i ciężarówka została. Okej, to jest super wiadomość. Teraz w ogóle się tak zbugowało, że nie będę mógł nic zrobić, ale spoko. Zobaczmy, jak sobie pan poradzi, który nie będzie mógł wyjechać stąd w żaden sposób. Dzień dobry. Zobaczcie, ten pan wygląda na niewinnego. Musi być niewinny. Tutaj nic nie ma podejrzanego. W kołach nie widzę kontrabandy. A brak zgodności. Przekracza jeszcze wagę pojazdu. Ma więcej bagaży niż powinien. Bardzo się śpieszy, czy mógłbym już ruszać, powiedział. No chyba do domu. Te śpieszenie ci nic nie da niestety. Uwaga, zobaczmy, jak sobie poradzi nasz kolega z wyjazdem stąd. Zobaczmy, jak sobie poradzi nasz... Przywalił mój samochód. Ale... Czy potrzebuje pan pomocy? Czy potrzebuje pan pomocy? Pomocy? Może teraz. Czy potrzebuje pan... Jak on to przeżył? Zobaczcie, ma kulkę w głowie. Jakim cudem ty żyjesz? Posprzątałem wszystkich i zobaczcie, nadal pojazd mój stoi. Mamy nową misję. Musimy pojechać samochodem, który jest za bramą. Masz jakiś samochód do pożyczenia? Przecież ja mam cudowny pomysł. Mam pistolet, mam pieniądze. Wystarczy zrobić coś takiego. Przepraszam, proszę wysiąść. Policja potrzebuje samochodu. I możemy jechać na interwencję. Bez żadnego problemu. Jak on leży na tej ziemi. Ale szybki jest ten samochód. Zobaczcie, jak on zasuwa. Okej, jesteśmy na miejscu. Tylko problem jest taki, że nie zastanowiłem się nad amunicją, bo mamy tylko pistolet. Chociaż oni zawsze mają amunicję z tego. No nie no, wódka czysta i paczka papierosów. To czym ty strzelałeś niby? No nie no, on to samo. Kolejny. Ja nie rozumiem logiki tej gry w ogóle. Musimy znaleźć oczywiście kontrabandę. Mamy tutaj kontrabandę. Mamy łopatę też. Bo tamta moja się skończyła. To dobrze, że tutaj była ta łopata. Okej, mamy broń. Szukamy więcej kontrabandy. Jakieś parę ludzi w nas strzela, ale nie przejmujemy się tym, bo jesteśmy oczywiście praktycznie nieśmiertelnym policjantem, który się w ogóle nie przejmuje strzałami w głowę, w ciało i inne... Bo tu pusto było. Co się z nim stało? Halo, w porządku? I oczywiście w środku wódka czysta i paczka papierosów, nie? Przestań. Ciekawi mnie, co oni mają w głowie, zakopując w ten sposób kontrabandę. Zakopmy w taki sposób, żeby było widać, czy naprawdę znowu ktoś strzela. Wy sobie nigdy nie odpuścicie. Oczywiście tej skrzyni nie da się teraz otworzyć. Trzeba jeszcze raz dłubnąć łopatą. I dopiero teraz się da otworzyć. I mamy 1400 dolarów za kopanie w ziemi. A zawsze rodzice straszą kopaniem rowów. A Screamy dostał 1400 dolarów za kopanie rowów. Przepraszam, czy mogę się przejechać maluchem? Dziękuję bardzo. Zobaczmy, jak sobie radzi ta wyścigówka, ale ja czuję w nim prędkość, czuję w nim moc. Mamy już 100 na godzinę prawie. Uwaga, uwaga, magiczna bariera malucha, 100 km na godzinę. Jak on jest szybszy niż w BeamNG. I jesteśmy znowu na miejscu. Halo, wjeżdżaj. Serio, nie mogę wjechać przez to, że ten samochód tu stoi. Dobrze, idźmy do pana garażowego. Proszę mi tutaj przeteleportować pojazd. I ten typo w końcu pojechał. Czemu? No, wjeżdżaj. No naprawdę, malucha muszę stąd zabrać. To będzie moja zapasowa fura po prostu. Jak ktoś będzie chciał też uciec, to nie będzie mógł w żaden sposób uciec. Bo to nie tak, że może mnie ominąć. Szary pojazd. Czy on jest szary? On jest szary na maksa. Proszę wysiąść, bo jest pan podejrzany. Zobaczmy, co tu się dzieje w tym maluchu. Wyładujmy to wszystko. Tu musi coś być ukryte. Tu musi być po prostu coś ukryte. Czy to w oponach? W oponach też nic nie ma. Chociaż w maluchu niezbyt dużo by się zmieściło. Okej, otwórzmy to wszystko. Nie no, jakim cudem to jest czyste. Ej, nie mogę nic znaleźć w jego aucie. To jest niemożliwe. Rozbieraj się. Tu serio nic nie ma. Wiecie co? Ale
Ja się z tym nie zgadzam, ja się z tym nie zgadzam. Jesteś aresztowany. Przestępca aresztowany! Czemu? Ja autentycznie nic tu nie mogę znaleźć, zobaczcie. Wyładujmy to, wyładujmy to, tu nic nie ma. Nic, dosłownie nic. Nie wiem, gdzie on mógł ukryć kontrabandę. Może teraz kontrabandy nie musi mieć. Widzicie, instynkt mnie nigdy nie zawodzi. Wszystkich ludzi, których przez przypadek i nie przez przypadek zastrzeliłem, uratowałem życie innym na 100%. Nie no, zostawiłem gościa w radiowozie. Zapomniałem o tym znowu. Nie no, ja się nie nadaję na policjanta, ja bym zostawił, jakby były jakieś cele, które trzeba obsługiwać, to ja bym zrobił tak o, tak o bym zrobił. Dzień dobry, oj, przez przypadek mi wypadło, jeszcze zostawię otwarte drzwi, zamknął te i nie ma szans, że on ucieknie. Co on, czy duchy przewozi? Wróć do biura i odbierz nowe rozkazy. Okej, nasze linie mogą być podsłuchiwane, więc zadzwonię do ciebie na telefon, żeby podsłuchali, że jedziesz na obóz pracy. Coś może się dziać w obozie moich niewolników, oni chcą chyba uciec. Przepraszam, ja miałem pierwszeństwo. No ja miałem pierwszeństwo, co ten dziadek robi? Okej, czy jest gość? Jest gość na wieży, więc chyba jest w porządku, tu też jest gość na wieży. Halo? Co tu się dzieje? Okej, wysiądźmy. To jest jakiś... Co tu jest, jakieś wojsko? Moi ludzie przyjdą po mnie i już jesteście martwi. Czy to jest ten gość, któremu strzeliłem kulę w brzuch i przeżył? Chyba czas na powtórkę. Zobaczmy, co tu się dzieje. Miałem się z tobą skontaktować. O, mam osłaniać im tyły, ale super! Czekajcie, bo ja mam mało amunicji! Dajcie mi amunicję! Czemu oni razem z więźniem przewożą jakieś cegły? Dobrze, ale musimy ich osłaniać. Musimy ich osłaniać za wszelką cenę. A bo to jest przykrywka, dobra, to jest przykrywka. Dobra, zrozumiałem. I rzeczywiście już nas gonią! Tylko oni mają jakieś lepsze bronie, ja mam pistolet tylko! Pistolet mam tylko, jeszcze się rusza. Nie ruszaj, nie ruszaj tym samochodem. I będzie... W sumie kierowcę wystarczy zastrzelić. I będzie wszystko w porządku. Dobra, wytrzymałość pojazdu jest git. Co prawda mamy mało amunicji. Musimy serio uważać. Już jedzie następny. Proszę bardzo. Podoba mi się, że oni się w ogóle nie przejmują swoim szefem w środku, który może dostać właśnie strzałem prosto w głowę. Minus jest taki, że oni cały czas niszczą nam pojazd. Dobra, spokojna głowa, spokojna głowa. Ja będę przyjmować na twarz. Ja będę przyjmować, no nie mam amunicji w ogóle. Siop, łopatą. Spadaj stąd. Silnik bym ci wyjął jak w The Long Drive, ale się nie da. No jedź szybciej. Gdzie do tego więzienia w ogóle my jedziemy? Czemu my jedziemy jakąś okrężną drogą? Widzowie, jest źle, palimy się. Przecież ja tego nie dam rady zrobić. Po prostu trzeba kupić arsenał. To jest jedyna opcja. Wywalamy te karnistry alkoholu i tak dalej. Wódkę też wywalimy, choć... weźmiemy to. Amunicję do strzelby możesz sobie zostawić, te noże też. No i jak widzicie, w prawym górnym rogu czas na rozwałkę. Najlepsze jest to, że my nie tylko mamy dużo amunicji, mamy też dużo granatów i to będzie serio rozwałka teraz. Dla ludzi, którzy myślą, że oszukuję w tej grze, dlatego mam tyle pieniędzy, sprzedałem nerkę, proszę się nie odzywać. Czekajcie, tam była masa broni i ja nie musiałem w ogóle resetować gry i robić tego od nowa. Nie no, cudownie, Screamy, gratuluję. I oczywiście zaczynamy rozwałkę. Wow, co się dzieje? Dobra, to jest świetne. To jest naprawdę dobre, to będzie dużo łatwiejsze niż wcześniej. On już się dymi. On podjeżdża wybuchowym autem. Dobrze, że nie wybuchł koło nas, trzeba na to uważać. Proszę, bardzo. To jest tak świetne. Bom. Ej, ta fizyka jest super. Myślałem, że będzie dużo gorsza, ale serio, nie jest źle. Przecież
My mamy taką wytrzymałość pojazdu. Ja dotarłem do praktycznie tego momentu, gdzie byłem i samochód nam wybuchł. Okej, czy to wszyscy? Ten sobie pali tam bez żadnego problemu. Tutaj ścigają nas, gonią nas. Ale poczekajcie, to chyba wszyscy. Ej, my bez kitu jedziemy naokoło. Zobaczcie, że tutaj byliśmy. Pojechaliśmy tędy. I jedziemy tu, nie? Kiedy wystarczyło tu skręcić w lewo i byśmy byli w 30 lub 15 sekund nawet tutaj. Co? Czy kogoś zastrzelili? O! Wyjdź powoli z auta, tylko bez żadnych sztuczek. Co? Podejdź tu. Zobaczcie, zastrzelili naszych kolegów. Okej, niech będzie. Niech będzie. Żartowałem! Co porażka? Nie! Piąteczka! Nie! Od nowa! Od nowa! Screamy, ty głupku! Co? Czemu on się zrespił tutaj? Okej, okay, bez żadnych sztuczek, bez żadnych sztuczek. Czekajcie, mieliśmy przewozić kogoś. Gdzie jest ten gość? Gdzie jest ten? Halo? Poczekajcie, bo przewoziliśmy kogoś! Jak, to nie ma sensu przecież, to gdzie ten gość był? Tutaj obok? Czy to jest ten gość? Albo to jest chyba ten gość. Więzień, którego transportujesz, nikogo nie transportujemy. Uwolnij go, jeśli chcesz zachować swoje marne życie. Przepraszam, moje życie nie jest marne. Moje życie nie jest... Co to za dźwięki? Czy ja wygrałem? Wygrałem! Wygrałem! $2000 dostaliśmy. No i jesteśmy z powrotem. Pracy. To jest jakiś koszmar. Także to w sumie wszystko na ten odcinek. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. Przestępca słusznie aresztowany. Nie no, cudownie. Ja randomowo sobie kliknąłem, żeby go aresztować. Wbijajcie oczywiście na Discorda. Ja was żegnam. Pa, pa.